Witajcie, z tej strony Boberek. Witam was znów, Agent Vulgar, tajemnicza przygoda. Nie spodziewałem się, że aż trzeci odcinek wyjdzie z tej gry. Mi gra strasznie przypadła do gustu, jest bardzo długa i no, więc gramy. W ogóle mam takie jedno pytanie do was. Szkoda, że nie widzimy twarzy tej bohaterki. A w ogóle, tak, nie nagrał się niestety poprzedni odcinek do końca. Po prostu rozwiązałem tą zagadkę, trzeba było tam... No, zrobić kilka rzeczy i mi się udało. I później, jak się zrobiło tą kopię tego... Fajnie, że można zgłosić do policji, to jest takie fajne. Jak się zrobiło kopię tego dokumentu, to dało się strażnikowi, znaczy ja dałem strażnikowi, no i tyle. Okej. Lepiej go posłuchajmy, bo to nie brzmiało zachęcająco. Czy przynajmniej na tyle, żeby z nim rozmawiać. Dzień dobry, powiedziałbyś. There is a way to do just that. You will need a boat. Can you help me first? It appears that I have misplaced my glasses. If you find them for me, I will give you further details. Czyli to musi te okulary na pewno muszą być gdzieś blisko. Na przykład w takim oto miejscu. Nie, czekajcie. Już wiem. Tutaj. Tutaj. Dobra. A może trzeba to zbić. Dokładnie. I teraz co? Tutaj coś. Przygniatamy i odchylamy i mamy kluczyk i dlatego ten kluczyk nie pytajcie, bo nie wiem. Aha, tutaj był potrzebny. W ogóle my już jesteśmy na miejscu takim jakby wojennym i robi się niebezpiecznie, ponieważ tutaj, jak można zauważyć, już powoli widać, że po prostu jesteśmy na terenie, w którym schodzą ci żołnierze i w ogóle jest niebezpiecznie. Dobra, a po co były nam nożyczki? Tutaj. No i tutaj właśnie jesteśmy. Co to było? Czołg? Jakiś pojazd. Z tego co widzę. Fajna jest ta interakcja. O, tutaj! Zapomniałem. W końcu tutaj było potrzebne. I drabina. Drabina chyba do przedostania się tu. Nie. Na pewno nie. Okej. Okay. Tutaj? Okej. Okej, znalazłam ten dziwny przedmiot. I on tutaj na pewno będzie pasował. I mamy żarówkę. I co mam teraz do roboty? Tu tylko? Na serio? Port. Przynajmniej próbowałam. Co? Dać mu żarówkę? Dać mu pomysł? Aha. Tutaj jest potrzebna żarówka. Okej. O kurczę, w ogóle nie spodziewałem się, że gra będzie aż taka długa. Na serio, znaczy, że demo będzie takie długie. Chyba nawet dłużej niż Enigmatis. Bo ona wyszła przed albo po Enigmatis 3, więc jest właśnie dużo na pewno podobna i ma tyle nowości co w Enigmatis 3. Ale nie spodziewałam się, że będzie taka długa. Chyba krótsze było demo w Enigmatis, albo po prostu tak mi się tylko wydaje. Dobra, co ja mam tu zrobić, bo... Aha, to jest miotło, myślałam, że to jest mop czy coś takiego. Okej, mamy. Czy nie mamy? Nie mamy. A tu na pewno musi... O, okej.
Może ty temu. Aha. Korka. Mała sugestia, bo nie wiem. Łomem to. No, łomem to, kotku. No, łomem! No, dobrze. Tu jest coś dziwnego, co chyba tu musimy włożyć, albo i nie, znów. Nie? Już wiem. Tu jest ta, korek chyba. Okej. Drugą część motyla muszę znaleźć. Nie do końca o to mi chodziło. To jest świecąca chusteczka. A serio? I ten dinasowy, tylko że trzeba było oczyścić. Okej. Szczypce. O, bo to jest za głęboko po prostu. Ale wiesz, kobieto, ty mogłaś... Nie. Co ja mam w tym zrobić? Co? Nie można było to rękoma? Aha. Okej. Okay. Tylko ja tu teraz, tak? Oh my god, nie mogłaś tego tam wyciągnąć szczypcami. No, że w sumie jak byś rozszerzyła, to może to by zajęło dużo miejsca, to możesz mieć rację. A serio? Aha, bo to mieliśmy jego okulary, ale takie nowoczesne, myślałem, że nie wiem, jakieś stare. O Boże, jak on wygląda. Dzięki. Co to jest? Aha, mieliśmy ci nie nawet zawracać głowę, ale chyba ci zawrócę głowę. Yes, I can see that. However, it is not so easy. However, if maybe somehow you brought a painting to me, I... Jaki obraz? Okay. Brian, coś ty mi polecił. Brian, to jest mój znajomy, mi polecił. Boże, jak ona długa. Serio? Dlaczego ona jest taka długa? Się nie zgadzam. Dobra. You want this painting? I will agree if you place this inside the can. Podsłuch. A gdzie jest obraz? Ten, bo ja nawet nie wiem, o który nam chodzi. Aha, o ten. Aha, bo to jest klej, zapomniałam, bo ja myślę, że to jest woda cały czas, a to nie jest woda. O kurczę. Instrukcja. Obracaj przewodę tak, aby podłączyć też do końca. No nie. Wiecie, ja to na pewno pominę. Tak mi się tego nie chce robić. Nie. Trzeba jakoś inaczej skonstruować. Kobieto, to przynajmniej próbowałaś, tak? Pomiń? Tak, oczywiście. Wow, i bym musiał się tu dużo namęczyć. No dobra. Nie, dziękuję. Ukryta pustka. Gościu, dajemy ci ten obraz. Z podsłuchem. You did it, as we agreed. Here, take this. O kurczę, on się zdziwił, tak trochę był przerażony. Ale fajnie, podsłuch, oni są świetni. Tak powodzenia, co ja mam zrobić? Good luck out there. O, to taki trochę był jak z tych. Jak do tego samolotu, była taka sama animacja. No i koniec. Agenta Walkera. Wiedziałem, że prędzej czy później się skończy.
A nawet bardzo dużo nam dali, gra mi się bardzo podoba. No, dodatki, zobaczymy jeszcze ile uzbierałem. Nie mogę zobaczyć. To. Dobra. Myślę, że gra wam się spodobała, bo mi bardzo. Zobaczcie, jak będzie na pewno krótszy. No. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ta animacja była taka sama jak ten, jak Legendy Tymetu, jak ona wchodziła, tam było widać jej buta. Szkoda tylko, że nie widzieliśmy jej twarzy. Bo jej strasznie wciągnęła, szczególnie z tą animacją z wagonikiem i fajnie, że tak długo nam, dużo nam pokazali. Gra ma taki dziwny klimat, bo taki wojenny klimat, trochę magiczny, trochę egipski, bo ten skarabeusz, to jest takie dziwne pomieszanie wszystkiego i to mi się podoba, więc jak możecie jej pełną wersję, to proszę mówcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Spocznijcie i cześć.